sezonie 2022-2023, podobnie jak w tym niedawno zakończonym do rywalizacji, przystąpi 18 zespołów. Znamy jak dotąd 17 z nich, a ostatni wyłonią baraże. W tym sezonie zawodnicy PKO Ekstraklasy jesienią nie rozegrają kolejek awansem z rundy wiosennej, jak to było na przykład w poprzednich rozgrywkach. Wszystko przez przerwę spowodowaną Mistrzostwami Świata, które tym razem nietypowo rozegrane zostaną w listopadzie i grudniu. Ostatnia jesienna kolejka rozpocznie się 12 listopada. Potem nastąpi wspomniana przerwa na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do gry ekstraklasowcy wrócą w ostatni weekend stycznia. Rozgrywki zakończą się w weekend 27-28 maja.